Okej. Zarąbiście. Chwila. Mogę uciec? No właśnie. Idź na górę. Nie będziesz mi mówić, co mam robić. Jestem buntownikiem. Co spowoduje, że nauczysz się w końcu od twojej lekcji? Tęgielanie, kurde! Akt. Czek. Defense 80? I atak 80. No coś mi się zdaje, że jeden cios i po mnie. Nie! Fuck me! Okej. Zobaczę, co będzie, jak walnę ją. Co? Spróbuję z tą całą litością ją przekonać, żeby mnie zostawiła. Chociaż... Nie, zaraz. Dalej białe imię ma. A spróbuję z nią pogadać. Nie mogłeś wymyśleć żadnego tematu do konwersacji. Fuck! Przygotowuję magiczny atak. To ja przygotuję to. Próbowałeś wymyślić coś, żeby powiedzieć, ale... Ja pierdolę! Przecież mam itemy! Spider Donut. O kurde. Głęboki oddech, tak? Ironicznie. Rozmowa nie wygląda na to, że rozmowa jest rozwiązaniem tej sytuacji. No dobra, w takim razie wpierdziel, nie? Dobra. I później... No dobra, rozumiem, chyba wiem, o co chodzi. Trzeba doprowadzić jej imię do żółci. Kurwa, już po mnie. Nie no, przepraszam, ale w takich grach nie jestem zbyt dobry. Jak to?! W sumie zawsze mogę tego użyć, ale kurde, ja... Wolę to sobie zachować na ostatnią godzinę, szczerze powiem. Ale z drugiej strony chyba ta czarna godzina właśnie nadeszła. Czuję się głupio, że zjadłem tak dobry przedmiot. Cholera! Aha, chyba rozumiem, o co z tymi łapami chodzi. Moment, moment. Dobra, dobra, w porządku. Kurwa! Kiedy w końcu będziesz miała te żółte HP do ja... EJ! Wait! Jesteś silniejszy niż przypuszczałam. Słuchaj. Mały. Jeśli przejdziesz przez te drzwi... Idź tak daleko, jak możesz. Ewentualnie dojdziesz do wyjścia. Reksiu, spokój. Asgor... Nie pozwól, żeby... Asgor zabrał twoją duszę. Jego plan nie może być...
jego plan nie może zostać wcielony w życie. Bądź dobry. Będziesz dobry, czyż nie? Ej, no ale ja nie chciałem jej rozpierdalać. Moment, chwila. Ej. Zaraz, czy to powinno się stać w ten sposób? Moment. Ale hej, ona mnie zaatakowała, to było... to była obrona własna, chwila. Ale nie, wkurwiony jestem, zawsze zadawałem 30 obrażeń, coś takiego, a tu nagle kurwa 300, kiedy ona ma mało HP, no. Pojebane. A gdyby tak wczytać? Mogę zabrać? A przynajmniej jeden kawałek, no to trudno. Jak mam zamiar wyjść, to będę musiał się przygotować. Gdzie te pająkowate te? Tutaj? Nie. A trudno. Ale nie, to jest do dupy. Chciałem zrobić tę całą litość. I nie, jakiś pieprzony krytyk mi się trafia. Oczywiście ja mam taki, kurde, taki fart. Pojebane. B, no trudno. W takim razie. Wkurwiłem się, ale... Ale hej, ja się broniłem, to jest... No. To jest usprawiedliwione. Znowu ty? Kurwo. He, he, he. Mam nadzieję, że spodobał ci się twój wybór. W końcu nie możesz zmienić twojego przeznaczenia w tym świecie. To zabij bądź lub bądź zabitym. Ta stara wiedźma myślała, że może złamać zasady. Próbowała tak bardzo uratować was, ludzie. Ale bądź co bądź na końcu. Hehe. Nawet nie mogła uratować siebie. Co za debilka. Wiesz co, pierdol się. Już to wszystko, chciałem go rozpierdolić. Chociaż z drugiej strony. Z dwoma HP raczej by mi się nie udało. Piąty level! Nice. Okej, dobra, coś mi się zdaje, że... Dojdziemy do następnego save pointa, zapiszę i to będzie na tyle. Idealny moment, żeby zakończyć tą sesję, tak mi się wydaje. Bye Toby Fox. Dobra, w takim... Ej, no! Kamera za krzakami? Weź ją! Dajcie mi save'a! Ja chcę save'a! Nie. A? Nie będziecie mnie tutaj straszyć. Ale przyznam, to jest całkiem creepy. Wezmę... Nie, zaraz, ja nie mam kijka, ja mam nóż. Dawaj! Człowiek. Nie wiesz, jak witać się z nowym kumplem? Wiem jak, kurde... Sztyletem w oko! Spierdzielaj. Odwróć się i...
Podaj mi rękę. Co ty odpierdalasz? Aha, stary. Pierdząca poduszka? Zawsze. To jest zawsze zabawne. Nie, nie jest. Tak czy inaczej, jesteś człowiekiem, nie? Nie wiem, tak mi się wydaje. To zabawne, nie jest zabawne. Jestem. Sans Szkielet. To głupie imię, nazwę cię SNES. Właściwie to powinienem pilnować teraz. Nie, uważać na ludzi teraz. Wiesz co, nie podoba mi się ten twój ryj. Jak tak na niego patrzę, to mam wrażenie, że gadam z kimś, kto by mnie zasztyletował w plecy, kiedy by miał na to tylko i wyłącznie ochotę. No ale wiesz. Ale mam gdzieś łapanie kogokolwiek. Teraz mój bracie. Papirusie to jest. Mój brat Papirus jest. Fanatykiem łowienia ludzi. Hej, właściwie. Myślę, że to on tam jest. Mam pomysł. Idź przez te wrota, coś. Tak, właśnie przez nie. Mój brat skonstruował. A, mogę po prostu przez to przejść. To jakieś te były? Chwila. Za. Okej, za lampą. Cześć, bracie. Wiesz, o co chodzi, bracie. Już było 8 dni, a ty jeszcze wciąż nie zrekalibrowałeś twoich układanek? Hang around outside. Po prostu stój za swoją stacją. Co ty w ogóle robisz? Patrzę na tą lampę, jest bardzo fajna. Czy chcesz popatrzeć? Nie. Nie mam na to czasu. Co jeżeli człowiek tędy przejdzie? Chcę być gotowy. Ja będę tym, ja muszę być tym. Ja złapię człowieka. Wtedy ja, wielki papieros, dostanę te wszystkie rzeczy, które. Na które zasługuję. Szacunek, rozpoznanie. Będę mógł w końcu dołączyć do Królewskiej Straży. Ludzie będą prosić o to, żebym był ich przyjacielem. Będę. Co? Będę. Nie no, ja pierdolę, ty jesteś pojebany. Będę ten. Kąpał się w prysznicu pocałunków co rano. Spierdalaj. Może ta lampa ci pomoże. SNES, nie pomagasz, ty. Leniu. Jedyne co robisz, to siedzisz i pierdolisz. Stajesz się coraz to leniwszy i leniwszy za każdym dniem. Hej, uspokój się. Mam. Już zrobiłem mnóstwo roboty dzisiaj. A, rozumiem. SNES? No dalej. Uśmiechasz się. Uśmiecham się i nie lubię tego. Ech. Czemu ktoś tak wielki jak ja musi robić tyle rzeczy, żeby dostać jak trochę rekognicji? Wow, wygląda na to, że naprawdę ciężko pracujesz. Aż do samych kości. Mógłbyś przestać? Uch. Pójdę do moich układanek. A co z twoją pracą? To jest ciężkie do przetłumaczenia. I to nie było zabawne. Ale muzyczka jest fajna. Hech. Okej, możesz już wyjść. Ale i tak ci nie ufam. Powinieneś już iść, on może wrócić i jeżeli tak zrobi... Będziesz musiał siedzieć... nie, dziękuję, nie skorzystam. Jakiś checkpoint. Butelki keczupu, musztardy...
Relisz to. Nie wiem, co to jest. Chwila. Relisz. Gustować, rozkoszować się, nie wiem. Nieważne. Właściwie, hej, nie chcę ci przeszkadzać, ale możesz mi coś zrobić. Myślałem, że mój brat ostatnio był trochę nie ten teges. Nigdy wcześniej nie widział człowieka i zobaczenie ciebie być może po prostu sprawi, że jego dzień będzie lepszy. Nie martw się, nie jest niebezpieczny. Nawet jeżeli próbuje być. Wielkie dzięki, będę tam. O, nareszcie save. Czy to jest krew? To jest pudełko. A, dobra. Dobra, dobra, czyli. Zarąbiście, możemy tutaj nasze przedmioty przechowywać. Tough Glove, co to jest? Dobra, was zostawię. Item use. Item. A, okej, to broń. Tak. No dobra. O ja pi. O nie. Wypierdalaj. Ty cfelu jebany, ty! Nie możesz się jeszcze poddać. Maciek, bądź zdeterminowany. Kurwa, powinienem był najpierw zapisać. Ej, chwila, możemy to powtórzyć. Chyba. What is going on? Chociaż z drugiej strony zobaczymy. Siema. Dobra, mogę jeszcze raz to zrobić. Tak, wiem, wiem, rozumiem. Kurde, jak ja tego zasranego krytyka zrobiłem? Pewnie, coś mi się zdaje, że ja wcisnąłem X na samym środku, jak ta tyczka była na samym środku. Zobaczymy, czy mogę ją oszczędzić. Normalnie powinienem. Pewnie, że jestem silny. Czemu tak na mnie patrzysz? Byś widział ducha. Czy wiesz coś, o czym ja nie wiem? Nie, to niemożliwe. Ale z tym duchem to nie było nic. Ej, ej, ej! Ej, ej, ej! Nie, nie! Kurwa! Chwila. Przecież analogiem mogę. Tak mi się wydaje. Zobaczymy. 32, a wcześniej jakieś kurde 300 mi dało. Czy mi się. Czy mi karta graficzna się jebie, czy te literki się drgają trochę? To więc tak, rozmawianie nic nie da, chyba że. Okej, tego nie było wcześniej. Czy możesz okazać litość bez walczenia albo ucieczki? Jak kurwa? Uuu, to boli. Ja pierdolę, muszę się zastanowić. Skoro gadanie nie działa, no to co ja mogę zrobić? Adam się zabić, zobaczymy. No chodź, no dawaj. Bo coś mi. Nie chcę myśleć, że ktoś taki jak ona po prostu jest zdolny do zabicia. Dawaj. Chcę pływać w tych ogniach.
Ale naprawdę podoba mi się jej muzyczka. Dawaj. Coś mi się zdaje, że to samobójstwo, ale... Ej! Moment, moment. Ale je... Moment, moment. Dawaj, rozwal mnie! Przecież tego chcesz, nie? Muszę być szybszy. Dawaj. Dobra. Czek. No. Ja pierdzielę, moje... Dobra, wiecie co? Może jak ci dam kijek? Chcesz kijek? Ach. Co powinienem robić? Litość bez walczenia i bez uciekania, ale ja nie mam innego wyjścia, chyba muszę ją... A gdyby tak chybiać? Zobaczymy. Nie, to nie daje nic. Jeszcze tak za trzecim razem. Czy mi się zdaje, czy ona więcej kropek mówi za każdym razem? A? To chyba działa. Co ty robisz? Nic! Kurde, nic! Atakuj albo uciekaj. Nie, będę tu po prostu stał. Czym... Co udowadniasz w ten sposób? A co ty chcesz udowodnić? Walcz ze mną albo idź. To właśnie chcę iść stąd. Aż Koli się napije. Chyba znalazłem dobrą strategię. Przestań. Nie, nie przestanę. Wiesz dlaczego? Bo jestem buntownikiem. Przestań na mnie patrzeć w ten sposób. Ale ja mam zamknięte oczy. Dobra. Odejdź. Ciekawe, czy jej się skończą opcje dialogowe. A jestem ciekaw. Nie. O nie. Chociaż nie, jej mina się zmienia. Może to coś się dzieje. Wiem, że chcesz pójść do domu, ale... Ale proszę, idź teraz na górę. Obiecuję, że dobrze się tobą zajmę. Wiem, że nie mamy zbyt dużo, ale... Możemy tutaj wieść dobre życie. W sumie, jeżeli ja bym był na miejscu tego... mojego bohatera, to w sumie to może bym i został tutaj. No bo co mamy w naszym pojebanym świecie? Kurde, podatki... terrorystów. Chociaż w sumie to... W sumie nawet nie wiem, jak tutaj ten świat wygląda. Dlaczego musisz sprawiać, że to jest takie trudne? Proszę iść na górę. Dobra, jest. Rozgryzłem cię, haha. Do dupy, czyż nie?
Nie mogę uratować nawet małego dzieciaka. Nie, rozumiem. Byłbyś nieszczęśliwy, będąc w potrzasku tu na dole. Ruiny są bardzo małe, jeżeli się do nich przyzwyczaisz. To nie byłoby dobrze, gdybyś dorastał na tym, w tym miejscu. Moje oczekiwania, moja samotność, mój strach dla ciebie, moje dziecko. Zostawię je. O, udało mi się! Jeżeli chcesz naprawdę wyjść z ruin, nie będę cię powstrzymywać. Jednak, kiedy wyjdziesz, proszę nie wracaj. Mam nadzieję, że zrozumiesz. Ale kurde, cieszę się, udało mi się! Więc mogę ją oszczędzić. Do widzenia, moje dziecko. Ale kurde, drugi level mam, no. Okej. Tak więc idziemy do save'a. Ewentualnie może jeszcze z nią pogadam. Ciekawe, co będzie miała do powiedzenia. Zaraz już? Nie ma jej? Chyba, że w kuchni. Nie? Zaraz. Uuu, moje ciacho zostawiłem! Zarąbiście. Przyda mi się na pewno. A może pójdę... Nie, przecież save mi odnawia HP. Ach, kaktus. Najbardziej tsunderowata ze wszystkich roślin. Szczerze mówiąc, to kaktus swój chłop, przynajmniej nie będzie się na ciebie wydzierał i był hipokrytą. Od teraz nazwę cię Aska Soryu Langley. O właśnie, Aska Soryu Langley. Gdzie ona jest? Wiem. Nikt nie odbiera. No i gdzie ona jest? Nie mówcie mi, że gra jakoś zapisuje to, że ona wcześniej padła. I teraz jej nigdzie nie znajdę. No dobra. Godzina 30 minut. To będą 3 party z tego let's playa. Zapiszemy. 61 minut? Chwila, nie. 61 minut, tak? Tak, tak. W sumie to ma sens, no bo wcześniej nie rozpierdzielili, nie? Okej, więc... Tak wygląda pierwsza sesja z Undertale'a. Jak na razie, no, gra jest całkiem w porządku, nie powiem. Muzyka jest bardzo fajna i takie tam. Więc chwila, przynajmniej mikrofon jest włączony. Kurde! Głupi OBS! Działaj! Jest mikrofon, okej. W porządku, no. Wszystko wygląda na to, że jest ok, więc to by było na tyle. Pierwsza sesja z Undertale'a właśnie tak się skończyła. To był PG, no i widzimy się w następnych częściach Undertale'a albo Persony 3. Tak więc, cześć!